Nawet takie zabezpieczenia nie uchroniły flirtu przed flirtem z wandalami. Najnowocześniejszy pociąg w województwie, debiutujący z wielką pompą kilka miesięcy temu, doczekał się niechlubnego porównania ze starymi, wysłużonymi składami. Tego się uniknąć chyba nie da. Ta baza jest tak duża, że nikt nie jest z tego w stanie upilnować, a młodzież i ludzi mamy takich, jakich mamy. Natomiast bardziej zastanawiające jest to, że jeden już zdefektował. Uwielbiane przez kolejarzy. Korkoodporne, a do tego komfortowe jak domowy fotel. Ideał zaburza tylko jeden szczegół. Zamiast w trasie, ten skład można zobaczyć na kolejowej bocznicy. Usterka, która zdarzyła się obecnie na pojazdach, jest wynikiem usterki sieci. Nie jest to nasza wina. Winnych jak zwykle niełatwo znaleźć, szczególnie jeśli chodzi o autorów takich malowideł. Według danych Służby Ochrony Kolei w zeszłym roku na ponad 500 przypadków wandalizmu udało się złapać sprawców jedynie 11. Po raz pierwszy jednak sprawa dotknęła flirtu. Tylko jeden przypadek mamy pomalowania. Czy to jest dużo, czy mało, to jest aż jeden, albo dopiero jeden, bo niestety teren aglomeracji śląskiej jest dużym terenem do zabezpieczenia. Po województwie jeździ 200 składów, 4 z nich to flirty. I choć nowoczesne pociągi mają kamery wewnątrz i na zewnątrz, a bocznice i dworce patrolują firmy ochroniarskie, nie udało się uniknąć zniszczeń. W tym przypadku pojazd był odłączony od sieci trakcyjnej i dlatego nie było możliwości zarejestrowania sprawców tego pomalowania. Jak zapewniają władze kolei, taka sytuacja się nie powtórzy, bo sprawne pociągi to sprawne kamery. Mimo wszystko pamiątka pozostanie. Co, przyjemnie takim pomalowanym się jedzie? To zależy. Jak to jest ładnie zrobione, to jeszcze można jechać. Tak jak na przykład szkoły malują czy coś, ale tak jak bez talentu, to wygląda to ohydnie. Brak słów. Brak mi na to słów w ogóle, na wandalizm to... nie mam określenia na tych ludzi. Nazywać można ich różnie, byle tylko udawało się ich złapać. Przemysław Białkowski, Silesia Informacje.